Peter, zostaw to! Równia to chcesz. No, jeszcze 3 minuty i 30 sekund. To jest wystarczający czas dla mężczyzny i wieku prokracji. Całują się. No musisz zaliczyć jeszcze 3 minuty. Jednego ojca. Chyba mam wszystko. Dziękuję. Proszę. Ale co dzwoni na dłużej przerwie, tak? Spóźnij się. Widzę, że ktoś ma bardzo dużo energii i chciałby się znaleźć przy tablicy. Pacholec. Proszę bardzo. No, tak przed przerwą, panie profesorze? A to będzie krótkie zadanie. Jak odpowiesz w ciągu 3 sekund, to zapomnimy o twoim zachowaniu. Ale to nie ja rzuciłem. Tak? Samolot leci sobie z punktu A do punktu B przez 100 minut. A z powrotem z punktu B do punktu A godzinę 40. Dlaczego? Nie wiem, musi zatankować. Siadaj. Ale odpowiedziałem w ciągu 3 sekund. No faktycznie, nie powiedziałem ci, że musisz odpowiedzieć prawidłowo. Brawo! Może będziesz prawnikiem? Koniec lekcji, dziękuję. Tadeusz. Słuchaj, jest taka sprawa. Ale obiecaj, że się zgodzisz.
No dobrze, ale o co chodzi? Jest rejs statkiem na Bornholm. Niedrogo, moglibyśmy pojechać, a są przecież twoje urodziny. No. Statek wypływa z Gdyni w sobotę, powrót w niedzielę. Całe wakacje siedzieliśmy w domu. Kurczę, nie wiem, tak nagle. Natka zobaczy morze. Skłódź się, proszę, 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 proszę. No dobrze. ~268 × 326. 87 368. Tato, jeszcze raz. 87 368. Tato, ty chyba oszukujesz. Skąd to wszystko wiesz? No bo to jest właśnie nasz tato. Dotykaj wszystkiego. Wszystko byś chciała. Wszystko, wszystko, wszystko. Dobrze, a nie chcesz popłynąć takim statkiem? Tylko nie wchodź jeszcze. Dziękuję ci, kochanie. Proszę. Świetny pomysł, wiesz? Do widzenia. Dzień dobry. Yes, yes, speaking. Okay. Yes, of course. Okay. Yes, I can. I can. At 8 p.m.? You know, I hope I can make it. Okay, I will do my best. Thank you. Thank you. Co się stało? Coś z pracą? Z Fundacji Fulbrighta dzwoni. Że? No, chcę się spotkać, tylko dzisiaj. To co? To nie możesz płynąć. Nie, ja zadzwonię do nich, że... No zwariowałeś. No jedź. Wiesz, on się chce spotkać osobiście, rozumiesz? No, to jest jakaś szansa na awans, na zmianę. No, jedź. No jedź. Przepraszam cię, Natka. Przepraszam. Gniewasz się? Kuchana. No tak, ja tata jutro wróci. Tadeusz, obiecujesz? A dasz buzi? Pa! Uważaj na siebie. Pa! I trzymamy kciuki. Thank you.
Cześć Milena, nie mogę się do was dodzwonić, pewnie na morzu nie ma zasięgu. Ciekaw jestem, jak tam u was. Pewnie zimno jest. No i jak Natka, czy jej się podoba. Szkoda, że mnie nie ma z wami. No, już tęsknię, wiesz? Całuję cię mocno. Pa, pa. Ubrać się ciepło. Korzystajcie z pięknego dnia, ponieważ już wieczorem spodziewane jest pogorszenie pogody. Od jutra w całym kraju znaczne ochłodzenie. To były wiadomości.